harte stres. Kwarto na im kolin belgę, a nie ma chwytani. Tercem chwicą z im wasem, ten ostagali apelantur. Ave te za mori, mówię te za grupa. Hej, 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 witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem Marvolo, a to jest Total War Rome 2. Cóż tu ostatnio działaliśmy? Mianowicie, oczywiście gram Pontem. Jeśli by ktoś nie wiedział, byłby ciekawy czy coś. No to słuchajcie, ostatnio udało nam się, znaczy dokładnie no, to nie mi, ale Galacji zająć ostatnie miasto Kapadocji. I tym samym wymazać ich z map starożytnego świata. W międzyczasie ja przygotowałem się do wojny właśnie z Galacją. Chciałbym ich zniszczyć, podbić. Oni są właśnie kolejni na mojej drodze. I w tym celu wysłałem moją armię na najbliższe ich miasto. A więc rozpocząłem jego obleganie. I nadszedł czas na szturm. A więc zaczynamy. Mam nadzieję, że jeden zestaw drabin nam wystarczy. I że nie będzie to zbytnio kłopotliwe. Oni tu nie mają zbyt wiele sił. To jest sam garnizon. Armia z tego miasta uciekła. O, mapa wygląda bardzo, bardzo interesująco. Są trzy punkty do zajęcia. Miasto znajduje się na rzece. Na wyspie. Oraz na części lądowej. Myślę, że najpierw sobie zajmiemy tą część lądową, a później sobie zaatakujemy tą wyspę. Albo wykonamy jedno i drugie w tym samym czasie. To też nie jest głupi pomysł. Podzielimy naszą armię na dwie grupy. Jedni uderzą z jednej strony rzeki, drudzy uderzą z drugiej strony rzeki. Taki mam niecny plan. Ale co z tego wyjdzie, to się okaże, ponieważ mam tylko jeden zestaw drabin. A one mogą okazać się być niezbędne do wykonania tego typu operacji. Znaczy, większa ilość ich może okazać się być niezbędna. Pada deszcz. Może poczekajmy troszkę, niech przestanie. Dobra. Wszystko w należytym porządku. Rozpocznijmy rozmieszczanie naszych dzielnych wojsk. Okej, jesteśmy ze strony tam, gdzie znajdują się... Jak to tu wygląda? Od strony części miasta, które znajduje się na lądzie. Ponieważ tutaj jest wyspa, jak widać. Zresztą... I szłoby na nie uderzyć. Tu są dwa interesujące brody, które szłoby wykorzystać, ale tutaj ten most został zniszczony. Cwaniaki. Się wycwanili. No słuchajcie, jest to jakaś opcja, tak? Zaatakować tutaj te mury. One nie są tutaj chyba jakoś strasznie bronione. Tutaj jest jedna wieża. Dobra, myślę, że tędy sobie spróbujemy podejść. Albo dobra. Dobra. No tak, muszą być dwa oddziały hoplitów, które będą się tym zajmować, a za nimi cała reszta. Oj. Źle kliknąłem. Znowu Steam mi się odezwał. I oczywiście falangi. Za wami oczywiście łucznicy. A tutaj z boku ustawmy sobie kawalerię, którą planuję wedrzeć się do miasta, gdy zajmiemy bramy. Ale to są oszczepnicy konni, więc oni nie są jacyś strasznie mega skuteczni w walce, w zwarciu. Dobra. I myślę, że rozpocznijmy nasze działania. Oj, oni tu mają ustawionych... Mają ładną przemowę. Szkoda, że nie ma napisów z niej, ale spoko. Dobra, robimy tak. Wy uderzcie tu. No najpierw pauza, tak. Wy tu.
A wy tu. A wy uderzcie tutaj. Z kolei te wszystkie oddziały mają podejść. Tutaj, w to miejsce, a łucznicy zróbmy tak, te trzy oddziały ustawmy tu, a te dwa oddziały ustawmy tu. Dobra, dobra, chwila, wy idźcie powoli, nie biegajcie. Tak, ładnie. Nasi żołnierze podążają w stronę umocnień przeciwnika. Tutaj są oddziały naszych górali. Pchający te drabiny. A tu oddział hoplitów. Dobra, to wybiegł sem. Jeszcze raz bym zredagował wasze rozstawienie. Wy tu. A wy tutaj. Dobra, biegusem. Chcę, żeby łucznicy otwarli ogień, zanim nasze drabiny tam dotrą do murów. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. To są oczywiście procarze, którzy zaczęli ostrzał. Dobra, nasi dzielni. Dobra. Walcie. Au, trafili naszego. Naszych tutaj ziomków. A, no tak. Tutaj ta wieża otwarła także ogień. Czemu wy nie strzelacie? Ale otwieramy ogień do nich. Zaczynamy się im odgryzać. Dobra, walcie płonącymi strzałami. Ale wymiana ognia. O, ja mam nadzieję, że oni mi tej drabiny tutaj nie podpalą, bo walą w nią strasznie. Zaczyna się mi się dymcyć. Ale wątpię. O, spokojnie. Już jesteśmy na miejscu. Dobra, zażale ta walka za chwilkę się zacznie na murach. Wchodzimy. Wchodzimy. Nie wiem czemu, takie spadki płynności się zdarzają w tej grze. Przy większych bataliach. Dobra, tutaj nasi ziomkowie się przedali. Bardzo miło, bardzo miło. Dobra. Teraz tak, wy. Jest tak, chwila. Wy ustawcie się. Tu. Wy. Tu. I to na razie tyle. Tak jest, ciśniemy. No i tutaj niezła rzeźnia się zaczyna urządzać. No ja wiem, zauważyłem. Tutaj zaczynają przejmować wieżę przeciwnika. Czas zrobić coś takiego.
więc tak, wy... Stawcie się tutaj. Z kolei... Z kolei wy... Stawcie się tu. Wchodzimy. Nie ma chwili do stracenia. Nasi łucznicy. Łucznicy, powiedziałem. W tym czasie wy... Jakby się tu poustawiać? Oto jest pytanie. Tak jest, przeciwnik stracił punkt strategiczny. Co niezmiennie mnie cieszy. Przyspieszcie chłopaki, przyspieszcie. Oddziały Guralis poniosły dosyć spore straty. Tu. Idziemy tutaj. A czemu wy nie idziecie? A, bo chyba drabiny są zajęte jeszcze przez łuczników. Tutaj to trzeba przejąć. Spoko. Wy tu. Wy z kolei. Chwila. Ja to muszę sobie na spokojnie rozegrać. Jest tak, wy tu. Oczywiście falanga. Z kolei wy. Stawcie się tutaj. Wy także falanga. Tutaj są wypoczęte oddziały nasze. Tak, falanga, panowie. Sporo udało nam się przejąć. Tak. Tak jest, przygotować się na ten atak. Spokojnie panowie, spokojnie. Au. Oberwaliśmy troszkę od naszych własnych łuczników, ale oni oberwali dużo bardziej.
spokojnie, spokojnie. Trzeba wkraczać do miasta. Trzeba wzmocnić prawą flankę. Tutaj już jest jadka. Galacja przedstawia tutaj kulturę galijską jak najbardziej. Dosyć ciekawe zderzenie dwóch kultur. Heleńskiej i galijskiej, właściwie celtyckiej. Tak, przygotować się, przygotować się. Spokojnie, spokojnie panowie. Co wy czynicie? Nie wiem czemu, znowu jakiś błąd tutaj się zrobił. Ta flaga od nich tutaj się gdzieś zablokowała. No tak, to chyba jeden z ich żołnierzy utknął przy kole od drabiny. Dobra, atakować. Dobra, nasza. Dobra, tutaj ładnie wszystko się toczy, po naszej myśli. Co my tu jeszcze będziemy mieli do zrobienia? Niezła jadka tutaj. Także idziecie do boju. Naszym łucznikom kończą się strzały powoli. No ja wiem, że niektóre moje odniosłki już nie mają amunicji. Zdaję sobie z tego dokładnie sprawę. Dobra, nasza. Ja myślę, a uderzamy. Atakować. Dobra. Wróg się poddał. Zwyciężyliśmy. Zakończmy tą bitwę. Oczywiście. Zakończmy ją. Dosyć ciekawe zwycięstwo. Straciłem 315 ludzi. Wróg stracił ponad 1000. No, ale się działo. Było nieźle, naprawdę. Nawet jazdy nie zdążyłem użyć. Chociaż troszkę było widać zarówno niedociągłości mojego sprzętu, jak i niedociągłości twórców gry. Dobra, okupacja. Oczywiście. O, wzrost rangi. Wzrost rangi. O, dobra. Tradycje wojskowe, ranga druga. Bardzo miło, niezwykle mnie to cieszy. Dajmy tu sobie... dzieły walczące w zwarciu. Broń miotana, rydwany lub oblężenia. Dobra, walka w zwarciu sobie weźmy. A tutaj... wódz dajemy sobie. Okej. Tutaj trzeba będzie to przebudować. Co my tutaj mamy? O, trzeba popracować nad ładem publicznym tutaj. Trzeba będzie. Mhm.
Dobra, tutaj to przebudujmy. Ojka, hajs mi się skończył. Niestety, tak bywa czasem. Dobra. Oczywiście przy... Możesz tego gościa wyeliminować. Byłbym bardzo wdzięczny tobie. Kill him. Dobra. Okej. To był jeden z ich takich chaosów. Dobra, tutaj trzeba czekać na hajs. O, zwiększenie rangi mojego... mojego agenta, szpiega. Przebiegłość plus 1, autorytet plus 1, zapał plus 1. Do zasięgu ruchu na mapie kampanii. Identyczny sukces. A weźmy sobie to. Okej. Dobra, tutaj nasza armia liże rany po walce z Galacją. Zajęliśmy ich stolicę. Mazaca jeszcze tylko została im. Oj, nasz agent już niestety w tej turze nie ma ruchu. Czy ja mogę coś w ogóle tutaj jeszcze zdziałać? Niestety nie. Dobra. Kończmy tą turę. Lecimy dalej. Bitwa była dosyć ciekawa. Zajęliśmy stolicę wroga. Co mnie niezmiernie cieszy oczywiście. Oj, tam widzę dużą armię przeciwnika. Tutaj w tym rejonie. No, jestem ciekaw, co oni zrobią. Oddziały Galacji. Chyba nic. Przynajmniej nic w zasięgu mojego wzroku. No, zobaczymy. Cóż to? Któż to? O co chodzi? Jacyś barbarzyńcy. Kto to jest w ogóle? Jacyś chyba zbuntowani niewolnicy. Dajmy sobie bitwę automatyczną. Oczywiście sobie zrobię szybki zapis. Wypad? Co to jest wypad? Dobra. Automatyczne ostrzygnięcie. I tu mamy do dyspozycji trzy tryby, w jakich będzie komputer walczył. Dajmy sobie postawę obronną. Ładnie. Ładnie ich rozwaliliśmy. Chyba byli zbuntowani niewolnicy. Dobra. Oni już byli niewolnikami, więc ich po prostu zabijmy. Bunt niewolników został stłumiony. Some men are born to lead. Others are destined to kneel before their masters. A? Trzeba było się buntować? Co? Dobra. No, jeden problem został rozwiązany. Dobra. Co my tutaj możemy zrobić? Wytwórnia Amfor. Dobra, dajmy sobie wytwórnię Amfor tutaj. Niech się to rozbuduje ładnie. Co ja tutaj mogę? Powiedziano wojnę. Bitynia Sardas. Zmartwiona ludność. Gdzież to? Tutaj, w świeżo podbitym mieście. Okej, tutaj na razie nam wzrasta ten współczynnik. Całkiem miło. Chciałbym zobaczyć, jak się będzie zachowywało to miasto, gdybym wojska wyprowadził stąd. Chyba jest nadal na plusie. Tak, jest na plusie 2. A więc myślę, że spokojnie możemy tutaj opuścić to miasto i skierować się tutaj na granicę. Jeszcze sobie tutaj zerknijmy. Co tu oni mają? Chyba nic specjalnego. Z czego składa się garnizon? Z 9 oddziałów. 3 oddziały motłochu, 3 oddziały procarzy, 2 oddziały włóczników, 1 oddział rekrutów z pikami. Dobra, ja bym was wysłał tutaj nad granicę. Tak, żebyście blokowali poczynania wroga. A tutaj jest także oddział właśnie
Galacji, całkiem spory, jest przy Bitinii, przy ich stolicy. Ale Bitynia ma z nimi wojnę? Chyba tak. Zobaczmy sobie. Szkoda, że nie mogę tam sobie po prostu kliknąć i żeby mi się oni wyświetlili. Tak, ma wojnę. Bitynia z Galacją. I oczywiście Pont. A więc ja tutaj będę toczył wojnę z nimi. Dobra, tutaj się ładnie miasto przebudowywuje. Z kolei tu chyba nic nie mogę za bardzo rozbudować. Tutaj także. Dobra, no cóż, pozostaje nam nic innego, po prostu rzucić kolejną turę. No, jestem ciekawy. Troszkę poczytałem sobie o Poncie. Z Pontem jest związane słynne powiedzenie Cezara Vini Vidi Vici, a więc przybyłem, zobaczyłem, zwyciężyłem. To właśnie po bitwie z Pontem w ten sposób Cezar poinformował o swoim zwycięstwie Senat. Chcą traktat pokojowy. O nie, nie, moi mili. Nie ma mowy o traktacie pokojowym. Chcę was zająć. A traktat pokojowy mnie to tylko opóźni. Kolejny ich, kolejny chaos. On może nam różne dziwne rzeczy robić. Co on robi? O! Ich armia, że dostała się do naszych, na nasze ziemie. Wygląda to niepokojąco. Niepokojąco to wygląda. Dywersję mi tu urządził. Dobra tam. Dobra, muszę pokonać ich armię. Tą tutaj. O, ich tu jest strasznie dużo. Dobra. Zabójstwo. Trucizna. Może się uda. Nieudana próba. No niestety, niestety. Przez tą dywersję nasza armia nie może się poruszać w tej turze. Tutaj zmieniliśmy wystrój miasta. Przebudowaliśmy je. Dobra, tutaj rozbudujmy tą świątynię. Oj, czemu ja nie mogę? A, nie stać mnie. Po prostu mnie nie stać. Najzwyczajniej w świecie. Jeszcze tak. Jaki jest tutaj garnizon w tym mieście? Kilka oddziałów. No. Tak sobie. Tak sobie. Jeszcze ja myślę, że oni będą chcieli tutaj na nas uderzyć. Chciałbym tutaj nieco rozbudować ilość oddziałów. Ale nie stać mnie na zbyt wiele. Tu jest nasza flota. No niewiele jestem w stanie im teraz uczynić. No ale lecimy dalej z turą, zobaczymy co zrobią. Co oni uczynią? No, jestem ciekawy, ciekawy jestem bardzo. Dosyć ciekawy obrót spraw został tutaj przyjęty. O! Sinope zostało zaatakowane. Okej. Cóż, trzeba będzie przyjąć tą bitwę. O niewiele jestem w stanie tutaj uczynić. Poza tym, że stawię im czoła oczywiście. Ale tą bitwę myślę, że już sobie zobaczymy w następnym odcinku. Tymczasem ja się z wami żegnam. Życzę wam miłego dnia. Na razie. Cześć i czołem. Ciao.